Właściciel firmy, która wygrała przetarg, no, daje słowo, że w drugim semestrze wejdziemy na halę. Chodziło o semestr, który już się skończył. Hala sportowa przy szkole na osiedlu pod Lipami nadal pozostaje nieczynna. Dwa lata temu po ulewie runął dach obiektu. Był to nowy budynek, oddany do użytku zaledwie rok wcześniej. Przyczyną katastrofy była wada konstrukcyjna. Prokuratura postawiła w tej sprawie zarzuty projektantom. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ponieważ dyrekcja w porę przeprowadziła ewakuację. Szkoła sportowa cały czas wynajmuje inne miejsca na treningi i lekcje WF-u. Korzystaliśmy przez ostatnie dwa lata z wielu obiektów, a w tej chwili jest to SP34 i hala AWF-u postawiona. Niestety okazuje się, że po wakacjach uczniowie nadal nie wrócą do hali, bo urzędnicy zlecili jeszcze remont podłogi, czego nie planowali wcześniej. Wykonawcy robót budowlanych zlecone zostały prace w obrębie istniejącej posadzki w sali gimnastycznej. Jej stan po katastrofie budowlanej i odbudowie dachu uniemożliwiał ułożenie nowej podłogi sportowej oraz korzystanie z sali gimnastycznej. Nowy termin otwarcia hali to teraz prawdopodobnie koniec roku. Piotr Ryba-Filipowski, Puls Dnia.